Dobra. To witam wszystkich bardzo serdecznie w nadprogramowym odcinku podcastu, tak to nazwijmy. Nie wiem, szczerze jakby nie wiem, jak to powiedzieć, bo to, to, to w Jest overlay podcastowy. To jest rzecz, którą. Okay. Jest, jest którą, rzecz, którą omawiamy na podcaście. To jest forma, jaką wykorzystujemy na podcaście. No to podcast nie jest. Zacznijmy od tego, że jest tylko Mikołaj. Jaki numer miał ostatni podcast? E, ten, który teraz jest wgrywany i który pojawi się 80? jutro, jest 80. To jest 80 i pół. Ale nie, ale, no chyba tak, ale nie, liczy, nie liczyłem też tego e, dogrywki z Kubą o chaosie, ma numer XXX, Mogę. więc to teraz może przetwarza się jeszcze cały czas, no dobra. E, więc e, zobaczę jaki mój e, genialny edytorski slash, e, nie, to jest producencki e, tak. pomysł będę miał na to. Witamy wszystkich e, w omawianiu kodeksów nightów. obu kodeksów, obu nightów. Gdyż e, stwierdziłem, że to jest rzecz, która taka mało opiniotw, opiniot, no opiniotwórcza. To nie jest tak, że potrzebujemy kompletu, a trochę nam trudno, trudniej było się zorganizować na nagrywanie w, w ostatnim czasie. Więc po prostu, kto, kto da radę, niech przyjdzie na dzisiaj. Głównie, ja będę gadał, bo głównie, ja do tego usiadłem. Jak coś będzie ciekawego do porozmawiania, to porozmawiamy, a jak nie, to i tak będziemy mieli, tak powiem, otwajkowane, że na i to mówiliśmy zgodnie, zgodnie z tym, że mówimy każdy kodeks w towarzystwie. Słucham. To u mnie. A, no dobra, myślałem, że to był um, śmiech derwiny ze mnie, a nie kichnięcie. Tak, na zdrowie. No. <laughs> dobra, więc e, postaram się, Miko, jakby będę mówił do Mikołaja i do, do was, drodzy widzowie. Jeśli macie jakieś pytania, drodzy widzowie, to w komentarzach. Mikołaj, jeśli masz jakieś pytania, to, to na żywo, ale w komentarzu też możesz okay. napisać jakieś. Wczoraj na streamie miałem ja człowieka... Wczoraj na streamie miałem człowieka w czacie bardzo aktywny, który ponoć nigdy nie komentował wcześniej a oglądał nas długo, więc jakby wszyscy, którzy oglądacie, nie komentujcie, zostawcie komentarz, żebym wiedział, jak przyjecie na stream, to żebym wiedział, że jesteście, że jesteście spoko. No, a Jesteś... to w ogóle miałem takie sytuacje, że... A ja zawsze jak wchodzę na twygo, Jakby zawsze jak streamujesz na przykład wchodzę na 3 sekundy. Co nie? Mhm. Ja jakby po prostu po sprawdzam czy, czy wszystko działa i mam mhm. takie, zawsze trafi na jakąś dyskusję i najśmieszniejszy jest ten straszny delay. To, to mnie tak śmieszy, za każdym razem. Jaki delay? No, pomiędzy tym, jak coś napiszesz, a... a. Spoko. A wiesz, to odpowiesz, bo wiesz. No wiem, jednak. to niestety, niestety wiatry magii nie są, nie, są, nie są dobre dla mnie. To jest fakt. No dobra, takie, takie rzeczy, takie szczegóły już narzekają na mnie na właściwy podcast. Dzisiaj mamy Nighty. Więc jak wiemy, mamy obok mamy Nighty Imperialne, mamy imper Nighty Chaosu. Jak je wystawiać? Kiedyś przed kodeksem. E, chyba przed kodeksem do 8 to był problem, bo w 8 to się trochę, trochę wyrównało. No, oczywiście w 9 to jeszcze inaczej wygląda, bo się płaci za detachmenty. E, Następujemy, jest dość proste. Po pierwsze, e, tylko sobie otworzę dokładnie, ile to kosztuje. Pamiętasz, ile super heavy detachment kosztuje? Akzura super heavy detachment? E, on mało, chyba jakiś. Exury o, cholera, mi mnie to... nie działa. Dobra, chyba się nic nie przestawiło, ale nie jestem pewien. Detachment. A, ja wiem, 3, 3, 3 kosztuje. Tak. I teraz chyba jeszcze w Nefilimie doszła Asada, że jak jest z twojego Wallora, to ci nie kosztuje? Znaczy jak jest czego? E, jeśli ten Heavy jest tej samej frakcji, co twój warlord. A, to możliwe jakby. No wiadomo, oczywiście Night of nie dotyczy. Więc generalnie dołączenie Knight'a do dowolnej armii, zgodnej z Keywordem, czyli Knightowego do chaosu, do, do każdego chaosu, imp imperialnego do każdej imperium. Kosztuje po prostu 3 command pointy i ten knight będzie bez żadnej synergii, ale też nie będzie psuć e, w żaden sposób e, monoarmii e, tej drugiej. Czy ja go włączę do swoich, do Space Marinesów, to wciąż mam doktryny itd. itd. i Ale oczywiście, e, i ten knight e, z, be, jest liczony jako freeblade, free, free czy tam Dreadblade, jeśli jest chaosowy i on nie będzie miał też swojej premii domowej nie będzie miał premii e, z tego... z przysięgi, ale będzie miał tą premię zwykłą freeblade'ową, tam Marshall Tradition to się nazywa ale oczywiście wystawiać można same knight'y, tutaj mamy dwie opcje może to być albo super heavy i wtedy już CP, CP jest zwracane tylko, że tych opcji jest dokładnie trzy to jest albo super heavy, a to już to mogę pokazać, widzą to jest albo Super Heavy Accelerated detachment, który ma slot na jednego Warlorda Który składa się z jednego Knighta z keywordem Titanic Albo e, Trzech, e, no czyli każdy Knight pojedynczy z Armangerów Albo z dokładnie trzech małych armingerów. Czyli spełne, bo Arminger mogą być wystawiane w oddziale e, Chyba właśnie od jednego do trzech i to musi być trójka małych armingerów, Wtedy e, koszt jest zwracany Drugą opcją jest Wystawianie i w Super Heavy Detachment, i tam wystawiamy albo trzy duże, czy trzy Titanic. No oczywiście to może być ten normalny Knight, ten większy Knight, jakby. Bo pamiętajmy, że teraz mamy dwie, dwie klasy, w sumie Knightów. Trzy, jeśli liczymy Arminjery do tego. E, albo jeden duży i, wi, i sześć lub więcej małych. Czyli to mogą być, może być tam oddział, no w sumie muszą być oddziały po trzy. No i tam jeszcze mamy sloty, oczywiście, dalsze. Czyli w teorii tam oczywiście może być. E, jeśli chcemy tak na punkty dwa, duży, dwa duże, ale małych musi być wciąż sześć. To nie jest tak, że każdy mały zajmuje, zastępuje dużego. Czyli okay. wtedy minim, minimalnie jest e, trzech dużych, albo jeden duży i sześć małych. Czyli jakby te małe muszą wam te wymagane sloty zajmować. I ten kosz oczywiście jest e, wtedy zwracany. Dodatkowo jeden, jeden z knightów na detachment zawsze skieruje keyword charakter. Czyli, jak wystawiam po, po prostu pojedynczego w tym Axolary Heavy, to mamy jednego charaktera liczonego. Jeśli wystawiam trzy Armleadrze, czy tam Wardogi, to jeden z tych Armleadżów będzie charakterem, no i odpowiednio. Czyli, pewnie a, mogę traktora? się metagamingować trochę i jakby. Czyli, czyli nie mogę zrobić, żeby mały kurczak był. A, możesz, a tak. możesz, jak najbardziej możesz. Mogę? Jest to bardzo nieopłacalne, czyli... bo są pewne restrykcje, jeśli chodzi o to, ale możesz. A okej, okay, no nie, bo myślałem, że możesz na przykład. Schować, ale zapomniałem, że to nie skill team, nie musisz chować. No i Ty. też pamiętaj, że to, ma, to jest duże, więc to zawsze będzie celem. Chyba nawet no. armingery, jakby ile armingery mają życie. Przypomnij mi chyba 14 łundów. No to armingery ten. Armingery się chowają za budynkami. Jasne. Ale akurat jest tak, że przynajmniej jeśli chodzi o imperium, chyba o chaos nie. Dużo rzeczy jako arminger nie możesz wziąć. Mhm. Bo Wallet Tate na przykład masz, te, masz chyba 6 Wallet Tate'ów tych domyślnych. Yy, trzy pierwsze są tylko dla Arminżerów. W sensie jakby trzy pierwsze są dla wszystkich, a trzy ostatnie są tylko dla Titaników Zdaje mi się, że właśnie, że, że nie, że nie musi być tak, że yy, ktoś musi być twoim warlordem. Dokładnie. Mm. Jest, nie, jest, nie jest tak, że Armin nie może być. No, wiesz, tam jest, tam jest ważniejszy, ważniejszy ten, ważniejszy pilot. I to jeśli chodzi o wystawianie. Oczywiście, jeśli... Yy, I znowu, jeśli... Yy, Detachment, detachment jest w pełni w pełni najtowy. Ten detachment zyskuje też e, House Tradition, odpowiednik e, po stronie chaosu. I wybiera też e, swoją przynależność. Przynależności są przypisane do domów, tych domyślnych najtowych, więc zwykle to w zestawie idzie. Tak samo to wygląda po stronie chaosu. Jakby jak się nazywają, to robię oczywiście będę omawiał. Też jest pewna uwaga. Detachment musi liczyć. Trzy modele, żeby miał tą tradycję domu. Więc wystawianie pojedynczego dużego, w tym Auxiliary he Super Heavy, wyłącza nam tradycję domu. Bo muszą być trzy modele. Okej. Okay. Czyli wtedy ar Armin Jarreson, żeby ten detachment oczywiście miał tradycję. Uh -huh. I to chodzi, jeśli chodzi o wystawianie, tutaj chyba jeszcze nic więcej do powiedzenia nie ma. Chyba nie. Wciąż, czy znaczy na razie jesteśmy jeszcze na wspólnych rzeczach? Ogólnie, ogólna zasady modeli. E, e, większość z nich ma, ma inwy na piątce, ale tylko na broń dystansową, to też jest dość istotne, są mm -hmm. różne sposoby, żeby to kiedyś był strategem za jeden command point, żeby miał na czwórce, są metody, żeby uzyskać te inwy w inny sposób, ale domyślnie tylko na inwy na piątce, tylko na zasięg. Ale e, ogólnie to nie? knighty robią krzywdę, knighty robią krzywdę. No tak, no i szczerze, jeśli knight nie walczy z Nightem, no to w tych inwów na mele nie potrzebuje. Mm. No znaczy, są, oczywiście są charakterze, no bo myślę, że Abaddon na pewno, e, wszystkie awatary, ktany, nie i no, tak nie dalej. Nie nie potrzebuję tych inwów, wiesz, jakby... Wiesz, jakby z twojej perspektywy to może, no ale primary mają multum sheetu z 4 no, tak? wiesz co, no dobra, no, w sumie racja, bo zrobisz mi deep strike tymi dreadnight'ami, jasne, i wbijesz mi tu sporo tego. Bo ty masz na nich hmm. jakieś takie przeciwpancerne na bronie? Na Deathwing Knightach? Mhm. To... To... power Sword, to czy to są mają A, o, dobra, no dobra, okej. Okay. No to faktycznie, jak takie dotykowane. No i oczywiście, jak dowiedzieliśmy się ostatnio o Wotani, że kto nie jest, oczywiście w Mela są strasznie na, naity, na naity ponoć, więc, więc racja. Cieszę ja się ja to... z tego, że Wotani zostali ten zbanowani na. No wiem, to dużej będzie części... się, A wiesz, co słyszałem, że to są, że to są A, tylko plotki? Powiedzieć. Że no nie wiem, jakby nikt, ja nie może, nikt Nie ja może ja znaleźć oryginalnego tego postu. Ponownie. Bo może GW się do nich już przyczepiło. No jasne. No to obgadamy, obgadamy. Jutro lub kiedy damy radę, oczywiście. E, co chciałem powiedzieć? No jasne, te inwy też można uzyskać w inny sposób. E, ch chyba. Z tego co widziałem najłatwiej. Na pewno są wolojety i chyba zinczowe nighty chyba mają bardzo łatwe inwy. Tak całościowe. Żeby mieć. E, Najty mają rzeczy po follbuku. Ty mi powiedz, ty mi mm. powie, czy nurglowe Nighty mają coś dla siebie. Czy to jest tak, że... W chaosie mogę poświęcić Nightabokowi? Jak nie? najbardziej tak. Potem, jak Jej. będziemy być chaosowe, to właśnie do tego przejdziemy. Dobra. E, wszystkie Nighty mają szarze po fallbacku, ale nie mają strzelania po fallbacku. To jest dość, dość istotne, no ale oczywiście jako pojazdy, wszystkie tam zasady strzelania w mele mają, no na heavy mają karę. No ale z drugiej strony, też prawdopodobnie, no, znowu prawdopodobnie w mele zabiją, bo niemal każdy Night, ja sobie kilka zostawiłem otwartych, każdy Night ma Titanic Fit. Ma tych czterech atak. No dobra, w sumie takie zwykłe proty nie zabije tańczymi to, to, to stopami, jasne. Bo to jest tylko cztery ataki jasne, zabije każdego no na rady. Ale już ten z mieczem. O, żadnego sobie nie stawiłem z mieczem, te z mieczem mają opcję tam Sweep, że dodaje więcej obrażeń, więc. Generalnie dają sobie radę, jak coś tam. zwykli gwarziści podejdą i ponarzekają pod stopami. No, ewentualnie po prostu wycofają się i strony. Um, I tak, jeśli detachment jest w pełni najtowy, to. Arminger y zyskują obseka. Duże, duże Knight'y automatycznie nie mają obseka. Ale niezależnie od tego, każdy Arminger, no i oczywiście WarDog, jakby za każdym razem mówię Arminger, jeśli nie mówię bezpośrednio właśnie o lojalnych, lojalnych, to się tyczy oczywiście też WarDog'ów Każdy Arminger ma, liczy się jako 5 modeli na potrzeby kontroli. Każdy duży Knight, mimo że nie ma obseka, liczy się, liczy się jako 10. No i tak jak mówiłem, w to jeden, jeden, jeden model dostaje charaktera. Oczywiście da wyznaczają normalnie. Są też metody, żeby inaczej zyskać charaktera. Jest chyba strategią przed bitwą, żeby pewien knight po prostu był charakterem. No, no to kilka jest sposób, sposobów. I teraz już przejdźmy do właściwych rzeczy, takich pojedynczych. Zaczniemy od właśnie subfrakcji knightów. Postaram się jakby na zmianę robić, czyli teraz powiem o subfrakcjach lojalistycznych, potem powiem o subfrakcjach chaosowych. Tak jak powiedziałem, są domy rycerskie, są... Trochę osobną kategorią są Freebladii, czyli ci bez, bez domu. I jest jeszcze Questor Imperialis i Questor Mechanicum. Od tego Questor tak. Imperialis Mechanicum zaczniemy, bo ono jest moim zdaniem trochę... Najistotniejszym w... wyborem jest trochę, w jest trochę wyżej w sumie, bo moim zdaniem one bardziej determinuje jakby co chcesz z tym zrobić. Więc tak, um, po pierwsze obie te, obie te rzeczy um, dają dostęp do różnych artefaktów. Potem Marshall Tradition, o czym jeszcze wspomnę, e, dostatecznie do traktuj to jako trochę jak, jako keyword dodatkowy do, do tego, co tam jeszcze oczywiście ma inne interakcje. I tak, Questor Mechanicum jest bardziej nastawione na wytrzymałość, na przeżywalność, bo samo włożenie Night do, te, do tej kategorii, daje mu dodatkowy wundt i daje e, małym Night'om, dużym Night'om daje dwa. I e, w command phase jeden obrażeń leczy. Czyli Każdy. już jest Git. Questor Imperialis jest nastawiony moim zdaniem czysto i wyłącznie na mele, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ich jeden z lepszych rodów, e, czyli Griffith, jest właśnie pod, pod mele. E, on daje plus jeden do advance'a i szar szarży, e, nie masz kary do, do adwansowania i pile na i consolidate ma jeszcze największe. Po drugiej stronie mamy... E, Questor, a con, chyba Akonaklastów i mamy Inferia Infernal. Tylko jak to się nazywa dokładnie? To się nazywa, to właśnie, to się nazywa Household i nazywa się Infernal house, Household. Podobnie jak poprzednie, też moim zdaniem jest wyborem naj, najwyższym. Też w pewien sposób robi jedną, konkretną, jeden, robi jedną konkretną rzecz bardzo dobrze, czyli walkę w mele, a drugi jest bardziej suportowy. Jeśli chcesz dystansowy, to raczej bierz tutaj. Bierz ten drugi. E, tylko ten mechaniki, trochę chciałem, odrobinkę inaczej. Więc tak, po pierwsze mamy, e, zaczniemy właśnie od tego, od tego, tam zacząłem ci tego ogólnego. Moim zdaniem odpowiednikiem Questor Mechanicus jest Infernal Household, bo on ci daje pewną drobną mechanikę. On sam z siebie nic nie daje, ale na początku fazy dowodzenia pozwala ci zadać sobie jednego mortala albo zadać sobie D3 mortali. Jeśli zadałeś jednego mortala, to losujesz stabelki, jeśli D3, wybierasz jeden umiejętny z tabelki. Są też jakby mechaniki, żeby to trochę skontrować, nie wiem, czy tam znajdę i pamiętam, co to robi, ale chyba... Chyba jest właśnie Markov Zincz chyba pozwala to... E, chyba masz jakby filmą pejnę na czwórce na tym Mortale coś na stylu. Tylko, tylko na te, na Mortale z, z Demonic Search, bo to, ta mechanika się nazywa jakby to Demonic Search. I tak, okay. w tabelce, w tabelce i szczerze, ten Infernal też nie jest tylko pod dystans. On jest właśnie taki bardziej utilitarny, no niewytrzymałość, ale... ale Jednym z umiejętności jest o, ruch o 3 cale większy, hmm. Więc spoko, w nawet nawet pomylę. Drugim jest Demonic Fortitude. moim zdaniem, jednym z lepszym, bo on ci sprawia, że wound na 3 i mniej są zawsze failem. Jasne, ile broni, ile broni na 2? Mało, bo musi Aldo mieć na 16, 3. Bo musi mieć 16. Na trzy już lepiej, bo na trzy to jest. Earthshaker Cannon, Kanon to są wszystkie te takie dyskowane bronie Wszystko, Nie ma Tau. więcej niż ile? Niż Największe naity mają e, 30, e, mają, te duże mają 8 tafnesa. Średnie mają również 8. Armingery właśnie też sobie otworzę jakieś armingery, żebym mógł sobie porównywać właśnie takie rzeczy. Armingery mają 7. No i oczywiście te zasady też to się armingerów. Jakby co. Jak najbardziej na armingerów się przyda. Bo broni z siłą 8 jest kilka. No, to prawda. No i o, na przykład Laskanon chyba jest na 9, co nie? No to, no. Się, to, to już cię broni przed, las, przed Laskanonem. Bo, tyk, bo tylko rów, równe Cię wtedy interesują. Więc to jest fajne, ale moim zdaniem najlepszy jest jednak Demonic Power. Ostatni z nich, który sprawia, że, wszystkie że wybierasz jedną broń ze swoich. Do końca tej tury wszystkie undrole są o jeden lepsze na tej broni. Po prostu pod względem Więc moim zdaniem, ja osobiście gdybym grał, prawdopodobnie na swoim głównym strzelaczu zawsze bym ten D3 te sam sobie brał i wziął sobie tutaj Demonic Power. A jak nie, to brałbym Demonic Fortitude ale też losowy nie zaszkodzi. I to jest odpowiednik e, mechanikum. Odpowiednik Imperialis jest ikona Class Household, który zwiększa ataki, po prostu zwiększa charakterystykę ataków o 1 i zwiększa AP wszystkich broni o 1 Czyli to jest taki czysto pod mele, tylko właśnie, żeby zabić, a nie żeby, żeby w to mele wejść. I teraz wracamy do imperialnych. Po tym Questor mamy po prostu domy. Domów tradycyjnie jest sześć, każdy z nich daje możliwość. E, daje jakąś premię. Tylko jedną, tylko jedną cechę daje. Bo szczerze tro, na, szczerze trochę w domy jest wpisana ta po prostu premia z Questor. Dlatego moim zdaniem daję jeden. tak e, tak No i oczywiście dom też daje Strategem, daje Wall Tutaj, daje relikt. E, są różne. E, jest. Wymieni, wymienię wszystkie, tak tylko dla formalności. House teryn House Griffith, hau, House Cadmus, o, ale jest sporo tych domów. No, zgaduję, że powiem, jest po cztery chyba na każdy. Nawet nie. Jakoś tak chyba śmiesznie jest. Jest ich dziewięć, więc nie wiem czemu czemu akurat dziewięć. A, może, a może House Raven jest osobne. Nieważne. House Terran, House y, Griffith, House Cadmus, House... E, Hauk, Haukshroud, House Mortan, House Raven, House Tranis, House Krust, House Vulker. Żadnego z nich nie kojarzę poza House Raven. Ja w ogóle nie znam, jakby ja totalnie nie kojarzę. No, house, chyba Griffith. Wiesz co nie wiem, czy którym z nich chyba Duncan grał? Duncan grał albo własnym, albo Griffithem, albo właśnie ravenem. Możliwe. O Ravenie jeszcze później będzie, bo House Raven to jest jeden z, jedyny household, który ma swój e, suplement. E, więc wiadomo, jest trochę bardziej promowany przez Games Workshop. I mm -hmm. opowiem tylko o tych fajniejszych. Zaznaczyłem sobie dwa. House Griffith jest pod mele. Dlaczego sobie zapisałem, że jest pod mele? E, bo on ma, Shock Jeśli szarżuje, był celem i tak dalej, ma dodatkowy adek. Znaczy w pierwszej turze walki po prostu. Dokładnie. I jeszcze dodatkowo ma... Warlord trade ma, po szarży ten... Może deklarować szarze pod się Czyli to jest taki typowo podmele chce iść i wbić. No i oczywiście on jest jakby przypisany do Questor Imperialis. Drugim ciekawym jest House Raven. To jest... Nie, to jest House Raven. House Raven czy House Raven? Jak się pisze Raven? House Raven. To jest Raven. Wiesz co, mam naleciałości z tego, z, z Gwiezdnych Wojen, bo tam jest Raven. No, to widzisz, jakby W tyle, e, house... w tyle uniwersów tak. wchodzisz, to zawsze tam w końcu e, czynajesz. House Raven jest podpisany po Squestor Mechaniku, me, Mechanicus. On niezależnie od tego, czy się ruszył, czy adwansował, jest liczony, jest liczony jakby liczył się na, na miejscu. E, nie ma też kary do ruchu. Ale zatem ma bardzo fajny Warlord Trade i bardzo, bardzo fajny relikt, które są moim zdaniem są ciekawsze. E, po pierwsze, e, właśnie, tu jest. Ma trochę Armor of Contempt, jeśli chodzi o Warlord Trade, a, bo AP 1 minus 2 e, jest mniejsze 1. Jest niestety nie każde, no ale, trudno się mówi. Ale bardzo fajnym jest e, jego reliktem jest e, banner e, Viltate, e, banner, który sprawia, że wszystkie Arbingery mają przodu jedynek. Na, ten, na chyba wszystkie, dokładnie na wszystkie walki, oczywiście w 6 I to jeszcze jakby tak powiem pod koniec, ale generalnie e, imperialne domy są, znaczy e, imperialne knighty są pod właśnie wspierającą są. raczej wystawiasz jednego solidnego i grasz armingerami, a chaosowe działają tak, że masz kilka tych smash knightów, którzy ewentualnie te małe jakby tam chcą podejść, zaatakować, trochę dźgnąć, ale na, małe knighty są nieistotne. Liczą się twoje duże... Ale te są bardziej przeszkadzajkami niż... Tak Tak, mam się to że du duże smash najte, które mają, mają rozwalić to, co mają rozwalić. Imperialne bardziej mhm. właśnie bazują na to, że o, ten ma przerzut, o, ten ma przerzut i jeszcze plus jeden do trafienia jeszcze przez to, że dostał tam coś... Tak to działa mniej więcej. Więc ja, bym, A, ja, więc ja bym grał imperialnymi. A mechanikus jest... Znaczy imperialne mówię, teraz są imperialne całościowe, nie? W ten A, po prostu, mhm. dobra. No to jasne, jakby... Możesz mieć właśnie jednego takiego smashnayta, wtedy by był imperialny, ale moim zdaniem mechanikusowe są ogólnie lepsze. To jest bardziej taka, moim zdaniem, jakby, tak jak większa synergia, moim zdaniem tam jednak jednak w tym jest. E, no i oczywiście po drugiej stronie mamy, e, czy oni też są domy. E, tak, też, to, też są domy, jest ich mniej. Są dre, Dread Household, e, mamy dom e, Herpetrax. House Lucaris, House Keimer, House Vextris, House Hotmetis i House... Korvax. U? <noise> <śś> to teraz chyba Kruk tylko! <ś>, <ś> tak? Teraz Kruk. Poczekaj, stop, poczekaj. Raven, Vicky. A, to jest... A, to jest Korvax, a nie Cor... Dobra. Więc było blisko. Okay. Prawie. Dobra, Prawie blisko, blisko. umiesz czytać, tak? No jednak, wiesz, jednak wy, 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 wychodzisz do zborka. Hmm. E, I tutaj mam dwa zaznaczone e, domy. Mam dom Herpetrax. Tak, dobrze, do, do, dobrze spisałem. On jest z tego Ikona klasy, czyli to jest, on jest niby czysto pod mele. Jego premium jest to... Jego premium jest trochę kopia tego, co ma em, Questor Mechanicum. Bo po prostu Twoje najte y mają więcej mundów, małe mają dwa, duże mają cztery, czy trochę lepiej niż oczywiście Questor Mechanikum, tak a propos? No, dwa razy lepiej nawet. Wall Trade sprawia, że ignorujesz wszystkie modyfikatory. I to chyba, chyba dosłownie, dokładnie, bo i do hitów ignorujesz, do wound roli, do damage roli. Ej, bo muszę Cię zapytać, bo to mhm. intryguje po prostu. Czy jak wybierasz, czy jesteś od Mechanikusa, czy od mm -hmm. y, domu leitowego? Czy jakby Mechanikus ma swoje domy? Nie, nie, to jest tak. Domy? Czy masz to domy, jest tak, tylko że. że każdy dom rycerski, okay. Night Household, jest przypisany do Questor Imperialis albo Questor Mechanicum. I ma różne te. Nie, czy to jest pół na pół. Tak, jest ta, znaczy jest tak, że masz cztery domy imperialne i cztery domy mechanikusowe, jakby. A, no dobra, I to no, czyli ma... faktycznie jakby. No. I to samo masz po stronie Chaosu, tam też masz, tylko tam jest ich po trzy na każdej, też masz te ikony klastowe, czyli niby podmele, infernal, które są niby demoniczne, które są e, bardziej wszechstronne. Okej. Okay. I tak jak mówiłem, Herpetrax her, her, her jest tym e, ikoną klastowym, e, jego knighty są bardziej wytrzymałe wszystkie, jego warlord może... E, a, wszyscy, jego walut może wszystkie kary omijać, ale ich relic działa w drugą stronę, bo ich relic nakłada karę, więc jeden do Hita. No, e, drugim takim e, domem dobrym i t, w drugą stronę dla tych Infernal jest, tutaj chyba już sobie źle spisałem, więc poczytam z wiki: Comentis, 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 HP nie jest niemy, e, W każdym razie to jest, e, to jest już Infernal Household i tutaj e, sama prem, właśnie to jest to, 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 o czym mówiłem, to nie był zniczowy że y, on działa z tą mechaniką Infernal. Jeśli dałeś sobie ranę, wybrałeś sobie, że po prostu wbić jednego mortala, to przerzucasz swój test na tabelkę, a jeśli okay. wybrałeś, wybrałeś sobie, żeby wbić sobie d3 mortali, to zamiast wybierać jedną, wybierasz dwie cechy. Oczywiście znowu dowolne, czyli właśnie bierzesz sobie demonik ten, demonik power i demonik toughness. W sumie ciekawe, że jakby. W sumie logiczne, że w chaosie poświęcasz jakby HP. A w sumie imperialnych e... co tam musisz wykonywać. E... Obietnice, czy tam wiesz, jakby... Ow. No w sumie logicznie, fajnie to. Jakby lubię te rozróżnienia, że jakby chaos faktycznie jest. Polega trochę bardziej wiesz na... Poświęcaniu rzeczy wokół ciebie, w tym siebie samego. Tak, definitywnie. E, jeśli chodzi o Warlord, relikty też one są takie bardziej utylitarne, nie jest tak, że są nastawione na jedno, bo znaczy, co prawda, Warlord Trade jest na shooting tylko, on tam sprawia, że jedna broń jest super, super mocna. Relikt jest e, też na strzelanie, no ale moim zdaniem tutaj pewnie w, w, wziął sobie Twojego głównego knighta właśnie jako e, z tym Warlordem i z tymi reliktami pod strzelanie, abyś miał właśnie kilka takich, mniej, kilka takich mniejszych z tymi e, z, demon, z tym Demonic Search, który ma ci osłabić ten cel, i potem, potem go za, zastrzelić tym swoim najgłówniejszym. Tak mi się tutaj by działo. Dobrze, i teraz przejdźmy już w konkretne mechaniki. Patrzę, że coś pominąłem, a, przepraszam, jeszcze pominąłem jedną rzecz. I dobra, to są knighty, to są, e, które mają swój. E, które są w domach. Ale oczywiście jak wiemy, mamy zarówno niezależnych knightów imperialnych, niezależnych knightów e, chaosu. E, odpowiednio Freeblade'ów i Dreadblade'ów chyba tak się nazywają. Akurat z tymi Dreadblade'ami to jest różnie, bo oni tam mają wiele tych e, X blade'ów i Dread X, To niestety mało oryginalne nazywają. mają. No wiem, niestety. No to nawet tak. Jeszcze mają mechanikę Dread, więc... A, to jest I work Oczywiście work. ich knight'y mają, mają blade, y. <laughs> e, Żarty żartami. To jest, w tym też się mieści trochę po prostu Knight jakby kustomowe, trochę customowe domy. Tylko znowu, one są, one są definitywnie gorsze. Jakby, jeśli wystawiasz FreeBlade'a, z celem nastawienia FreeBlade'a, to jakby wystawiasz go bardzo w konkretnym celu. Bo ponieważ Knight'y jakby w trochę, znaczy domy, wymagają od Ciebie pewnych e, grania pod te domy, jakby one mają swoje mechaniki, musisz grać w synergię z nimi, to FreeBlade'y e, są, możesz jak, trochę bardziej dostosować do swoich potrzeb. Bo tych Marshall Tradition, oni zyskują coś takiego, jak to się nazywa, Marshall Tradition. Aha. I to jest po prostu cecha odpowiednia tej premii e, domowej. No i znowu ich jest. Mm, ich jest 12, jeśli chodzi o. O, przepraszam, to jest więcej niż 12. Jest ich e, 16, ale tu znowu trochę się komplikuje. Bo tak, jeśli wystawiasz freeblade'a, to masz tylko 4 do wyboru. Takiego zwykłego, najzwykle, najzwyklejszego FreeBlade'a. To jest um, Last of the Line, Mysterious Guardian, Mythic Hero i Pearless Warrior. Co one robią? Myślę, tam nie będziemy się zagłębiać. Generalnie. On, no czy... one ci po prostu. Chyba, że chcesz, żebym ci przytał którąś. One ci. No to daj mi trzecią. Trzecią, Pearless Warrior. Once per battle, uh, when you're using Pearl Knight, epic dead strategy, e, czyli stat kosztuje za zero. No, no, to nie najgorsze. W sumie. Nie, nie najgorsze. Ale wśród tych Marshall Tradition jeszcze są też Marshall Tradition danego Questor Imperialis, quest niej, z Mechanicum. O nich powiem później, dlaczego one są. Bo one są tak trochę dziwnie. I znowu jest oczywiście odpowiednik po stronie. Yy, po stronie chaosowej. One się tam nazywają fellbounds I znowu mamy ich w teorii yy, 16, ale dla. Dreadblade'ów mamy tylko 4. Cofamy, cofamy, cofamy. Wracamy jeszcze do imperialnych na chwilę. Źle ci powiedziałem. Okej. Okay. Freebladzy mogą wziąć ze wszystkich 16. Okej. Okay, no Czyli dosłownie to... możesz sobie dostosować jak chcesz. To jest tak, że. Ale w ogóle... apel, 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 z pewnych powodów niektóre rzeczy potem możesz brać inaczej osobno. To o tym powiem wspólne później coś ciekawego. No. Moją ulubioną częścią tego kodeksu jest to, że naprawili branie knightów. Tak. Bierz, jako, mm -hmm. Możesz za darmo wziąć sobie jednego. Tak, jak najbardziej. I to wiesz, dla obu stron jednak. Mm -hmm. Więc to jest, to jest bardzo fajne. No, więc po stronie imperialnych masz 16, po, po stronie chaosowych masz 12 i jako freeblade, możesz jako dreadblade tutaj oczywiście, możesz znowu wziąć Wszystkie z tych 12, poza dwoma konkretnymi, nie możesz wziąć Infamous, infamous, her, infamous Heredity i Bound Vassal. E, tych dwóch konkretnych nie możesz, tak dla ścisłości jest to. No, to po prostu to jest kopiowanie tych, kopiowanie imiennego tego. Imiennego domu to jedno to jest, a Bound Vassal to jest w drugą stronę. Dokładnie też w drugą stronę, tylko z tej, z tej drugiej strony. Jakby, no w sensie, że albo lastowych, albo e, de, de infernal household. Więc to są te Marshall Tradition. Dzięki temu możesz sobie tego Freeblade dostosować dokładnie do potrzeb, jakich chcesz. Czyli jak masz całą armię Knightów pod dystans no to sobie jednego biorę, po, biorę sobie cechę, która daje pod mele. Jak mam całych pod kontrolę, to sobie biorę jednego pod mele, żeby to tam poszedł, zrobił zamieszanie, zrobił dysrapcję, żeby przeciwnik mi nie, nie zatkał tych, które kontrolują. Może sobie w tym jestem pe pełna dowolność tutaj, tutaj oczywiście. Um, I po tych e, Marshall Addition przejdziemy do. Po subfrakcjach, To były subfrakcje, Przejdziemy już do właściwych manik. Tutaj już e, równowartość nie jest taka sama, choć ona istnieje. Zaczniemy właśnie od takich rzeczy wspólnych, rzeczy, które mają swój odpo odpowiednik. I zaczniemy od imperialnych przysiąg. Czuć tu, czu, tu, 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 sobie je otwieram. To nie jest to, żeby wszyscy mogli sobie. O, tak, to się nazywa Code Chivalry. Chivalry, dokładnie, jeśli chodzi o imperialnych, imperialnych rycerzy. I to jest tak: na początku bitwy, wybierasz sobie dwie przysięgi. Każda przysięga ma swoją. składa się z czterech rzeczy. Mhm. Składa się z obietnicy, tak to nazwijmy, czyli coś, co ci nabija punkty. E smutnej rzeczy, która ci odbiera punkty i masz e, honorową umiejętność i cnotliwą umiejętność. Tak to na szybko przetłumaczmy. Twój, twoja i z tych rzeczy, z tych przysięg wybierasz dwie. Zaraz te przysięgi opowiem w skrócie, jak one wyglądają. E, na początku gry zaczynasz chyba z jednym punktem e, bycia honorowym. Jak zaczynasz z jednym. Tak, czyli zawsze jakby zaczynasz w tym honored, z honor. Z honorową umiejętnością, zawsze z dwoma honorowymi umiejętnościami. Jeśli... Spełnisz jakiś warunek tej przysięgi, zyskujesz jeden punkt za każdy, za każdy spełniony warunek. Jeśli w którymkolwiek momencie nabijesz 5 punktów, to jesteś liczony jako e, cnotliwy i masz wszystkie 4 umiejętności, bo to się stakuje. Dodatkowo, o czym wspomnę jeszcze później, jeśli jesteś cnotliwy, to Twoje Arm z pewnego powodu będą silniejsze. O tym powiem, jak będę powiedział, dlaczego, skąd mają tą większą siłę. I tak, mamy przysięgi: e, Protect those in need. E, mamy przysięgę Defend the realm. Mamy przysięgę. Refuse the challenge mam przysięgę Lay low the tyrants. Czy którymś ci ją przeczytać dokładnie? Ostatnią. Lay low the tyrants. To mnie jest pewnie czysto podmelę. Więc tak, twoją przysięgą jest, jeśli nie rycerz, e, zniszczy jednego warlorda, charaktera, potwora albo pojazd. Zyskujesz e, punkt tutaj bycia fajnym. Tracisz, if, if less than two enemies will be destroyed by them. Jeśli nie zniszczyłeś przynajmniej dwóch jednostek. Okej. Okay. Dowolnych. No, przecież przez nighta. I tak, twoją honorową umiejętnością jest mar, mar, Marshal Pride, jeden, jeden hit albo jeden wound człowcesz na każdego night'a? Mocne. Spoko, w sumie. A twoją cnotliwą umiejętnością jest Marshal Legacy raz na Battle Run na rundę, ee... możesz zamienić wynik advansa, hita, wounda, save'a na szóstkę Powiem Ci, że to jest mocne. Tak. Jak patrzę na to, że twoje bronie z reguły są jakby mocno bijące. Uh -huh. No w... tak, jeszcze to jest na rundę, a nie na grę. Na całą, więc to, to mocno. I to zwykle pewnie będzie wchodzić tak zwykle w trzeciej rundzie. Czyli jasne no, to jest rzecz, która faktycznie wchodzi Jeżeli wchodzi późno, będziesz dobrze robił, co nie? Jeżeli faktycznie z drugiej się, strony się w grasz na jeśli twój przeciwnik nie gra na Itami albo nie ma dedykowanego pancernego, no ty wytrzymasz te trzy tury. <laughs> więc to, no. to, to wejdzie moim zdaniem. Inaczej, jeżeli twój przeciwnik. Nie wiesz, że będzie grał na Knight', to uh -huh. no najpewniej to przeżyjesz. Dokładnie. Albo grasz w bo do Krucjaty trudno z dupy oh. wsadzić cztery jedno, wiesz, całą armię przeciwpancerną, tak? Jakby co Knight to są bardzo fajne w krucjacie. To jakby nie wiem, że nie mówimy dzisiaj o Krucjatach, ale o jednym rzeczy aspekcie Krucjaty chciałbym wspomnieć. Dobra, jakby ja chcę gadać o krucjacie, bardzo. A to, to, in, to inny razem, tak jak będziemy mówić wszystkie. Okej, okay, ehm, dobra, to ja zamknę się na razie jeszcze. Ja chcę wspomnieć o jeszcze jednej, jednej tej przysiędze, Defenderalm, bo jego honorowa umiejętność jest bardzo fajna, bardzo prosta. Moim zdaniem będzie zawsze brana to i coś jeszcze, bo jego honorowa umiejętność to jest. No, odzyskuje się ten dodatkowy command point. A, fajnie. No, ehm, dla wyjaśnień, jakby dla pełnego kompletu, cnotliwa eh, umiejętność to jest to, że wszystkie modele mają obseka. I są liczone o 3 więcej, czyli arminger za 8, e, duże najty za 13. Sposób na zdobycie punktu honoru to jest kontrola e, więcej Wie, markerów więcej niż przeciwnik. Niż... A utrata to jest kontrola mniej to... niż przeciwnik. Nie, a kontrola to utrata nie może mniej niż. W... 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 Jak zaczynałeś? A nie, faktycznie. jestem The Start of Return. Mhm. No tak, trzeba tak bardzo do przodu iść. No, ale wciąż, jakbym. Myślę, że spokojnie. Znaczy, wiesz, wystarczy utrzymać i nie tracić. Dokładnie. To Myślę, też spokojnie nie... sobie tą drugą możesz właśnie nabijać te punktat. I tutaj właśnie nie tracić tak jak, naj... jak najbardziej. E, I teraz spójrzmy. To jest moim zaje... to jest ta niby główna mechanika jednolitej armii. Po przeciwnej stronie, jeśli chodzi o nighty Chaosu, mamy. Jak to, jak to się nazywa? E... Harbingers of Dread. Tak się nazywa ich główna mechanika. To wygląda w ten sposób, że. Co turę wybierasz pewną, e, pewną rzecz, którą robisz kuku, e, kuku Localsom. E, czasami musisz to testować, czasami musisz tego nie testować. Czasami to ma pewien zasięg, czasami to ma inny zasięg. To wszystko jest modyfikowane. Ale to jest trochę bardziej jak e, doktryny. Po prostu przechodzisz z jednej na drugą i teraz widzowie widzą taki wspaniały diagram. E, A ty, wie, ty, wie ty, to, to jest? Nie? Desper, Desper. Tak, i tak. No, bo i to jest tak, że tak śmiesznie chodzisz, bo Zgadza nie się. możesz przejść z Desper do Darkness, tylko musisz przez zawsze przez. Zgadza Dom. się. To wygląda w ten sposób, że zawsze zaczynasz w Dumie, w pierwszej turze. Tak. Zawsze wchodzi Dum. Potem możesz przejść do któregokolwiek innego, zostać też na Dumie, czyli w załóżmy, A... załóżmy powiedzmy sobie przejdę sobie w Desper. W trzeciej turze mogę zostać w Desper, jasne. W czwartej sobie przejdę do Duma, ale piąta mhm. też musi być w Dumie. Czą piąta musi być w Dumie. Nie wiem, tak, tak zdecydowali. No, ale w sensie, że musisz skończyć grę będąc w dumie? Tak, musisz musisz zacząć skończyć w dumie. A, okej. Okay. Czyli ta druga, trzecia, czwarta jest dowolna, oczywiście, czyli. Doom, despair, doom, darkness, doom. Możesz przejść od ten, od, jak przejść przez wszystkie w No i no znowu. No tak, no da się, tylko byś musiał nie zostać w żadnej Tak. No i znowu nie będziemy czytać w kompletu przeczytam tego pierwszego, e, duma, pierwszego z duma, czyli Dreadhost, e, Wszyscy w Dread, w dread range To też tak trochę, trochę głupio, że znaczy wiem czemu to zrobili To jest generalnie, generalnie 12 cali od ciebie, ale jest dużo rzeczy, które wpływa na ten zasięg Dread Z dlatego nie piszą, że wszystko do go 12 cali, no, po prostu to jest lepiej jako, trochę jako, tak, jako keyword, jakby jako faktyczną osobną rzecz napisać. Wszystko w Dread Range'u tra traci jeden leadership'a i kombat atetyczny testy są o ten, o jeden trudniejsze. Mhm. Czyli wszystko ucieka na dwójce. E, no i właśnie, żeby. No to jest mocne. No i. E, tylko tak. na ciebie to nie działa, co nie? Bo ty od razu zdajesz Combat atetycznym. Znaczy, no tak, no a ja akurat, akurat mhm. jako Dark Angel, jakby tylko mi ucieka ten pierwszy, więc. jakby. Jasne. i to się... też nigdy nie może być. Uciekam na trójce, co nie? Bo to jest modyfikator, który się nie kumuluje. Na pewno się nie kumuluje? No mi się właśnie zdaje, że się nie kumuluje, to jest jak każdy, jak każdy test. Jak każdy, bo to jest, to jest. To jest subtract one from combat test. mi się zdaje, że one się nie kumulują. A czy wiesz, mogą się nie kumulować? Zawsze mam nadzieję, że takie rzeczy się kumulują, bo w się granie pod, li pod obniżeni lider no się może. w tej akurat nie, nie istnieje. To, to trzeba sprawdzić, to trzeba sprawdzić. Zawsze myślałem, że się, że się nie kumuluje. A ja, e... ja zawsze myślałem, że tylko do hitów się nie kumulują. <todgłos> e w każdym razie, to jest jakby ten, od czego zaczynasz Drugą tam jest np. Crimson Dismay, Geist Storm To są tam różne, oczywiście każdy wybiera Pod co bardziej chce, na przykład wspomniane Druga tura z Duma to jest zwiększenie zasięgu Dread Rage'a o 3 cale Czyli teraz każdy Dread jest o 15 tam jest dużo mechanik, które, które każą właśnie, że w Dread Rage'u coś się dzieje Więc to faktycznie jest mechanika I jeszcze zapomniałem wspomnieć o dwóch rzeczach Po pierwsze Podobnie jak przysięgi knightów lojalnych, to też je takuje. Czyli oczywiście będą te wszystkie pięć umiejętności wejdzie niby. Oczywiście jak, jeśli będzie pięć tur, to gra. Mhm. Więc na końcu będę miał i wszystko ma leadershipa minus jeden, i dread będzie o trzy większy, yy, i co tam jeszcze, i jakiś tam jak jest jedyn, jedynka, to ucieka od razu dwóch yy, na, moral, na morale, czy tam szóstka na morale, i jeszcze na końcu no, faktycznie, bo to jest jakby dwa razy jest subtract. No, trzeba mu sprawdzić. I tam, bo, 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 tam wiesz, wszystko jest pełno. Jeszcze coś takiego jak Dread Test. On nie, to nie jest tak, że to na ciebie działa, jeśli nie zdasz dre Dread Testu, jeśli dobrze zrozumiałem. Tylko tam czasami coś wymaga, żebyś wykonał Dread Test. I to są oczywiście modele w zasięgu Dreada. I to jest test dwóch kości porównywany z leadershipem. Mhm. Czyli z, no, tylko, oczywiście, tam nie dodajesz za żadne martwe. To się w żaden sposób nie modyfikuje. W ogóle wiesz co mi się strasznie w sumie podoba w tych. Hmm? Yy, czy sam mechanika tych hambringersów w Dread mi się podoba? Bo masz tak, że masz określone co się dzieje w każdej turze. Jakby to jest niby dużo pamiętania, ale dalej jakby. Hmm. Wiesz, możesz na pewno sobie zaplanować. No, to, w, tak, jak najbardziej. No wiesz, w teorii ci. Nykoni też tak mają. Hmm. Że mają, że mają tam zestaw umiejętności, który, który wchodzi, ale no chyba się znikają, co nie? To jest tak, że tylko jedna jest aktywna. Mówię, tam jak tam jakieś dziwne rzeczy mają z tymi swoimi doktrynami, czy jak to się u nich nazywa. Nekroni? Na no. No nekroni mają... Nekroni sobie ustawiali, co nie, tak, co w na, której... Tak, ale wiesz co, teraz coś się zmieniło, niestety nie powiem ci Tak, co. już uh -huh. znowu coś zmieniło. Tak, no zmieni. dlatego są na trzecie mety. Nie wiem, czy nie jest tak, że jakby wybierają jeden która to jest to zawsze silent king. Nie, nie to tylko, to tylko Silent Nie, nie tylko, nie tylko. Cholera. Nie wiem, czy nie jest tak, że jakby jedno mają zawsze aktywną. Mm. Mm. To coś w tym deseń. I jakby druga jest, i druga wchodzi, trzecia wchodzi, czwarta wchodzi, które już nie są na stałe. Toś, coś tam z tym Boże mają. Święty. No wiem. No wiem. właśnie słyszę. Więc to są przysięgi, to, to są. O, przepraszam, muszę sobie te notatki trochę ogarnąć, bo jedną rzecz pominąłem. teorii. O, damy sobie tu. O, dobra, już jest. Więc to są przysięgi. E mm -hmm. I teraz, może przejdźmy do innego, właśnie takiego stricte bardzo porównywalnego, czyli albo jesteś księdzem, albo jesteś psynikiem. Nie muszę chyba mówić, kto jest księdzem w tej, w tej sytuacji. E, jeden typ Nightmare'u, typ Nightów. Mhm. Ja sobie dokładnie znajdę, który dokładnie. To jest e, Night Preceptor e, i Canis, canis okay. Rex, jakby co. E, ma z, mechanikę zwaną Nightly Teachings. E, to jest tak, że. Na 3 plus, jeśli dobrze pamiętam, jak każda inna w, e, magia tych magia księdzy, czyli kapelani, e, ci et, eterycznie i tak dalej. Tylko akurat Canis może, może to mieć tego mentora, może mieć lepszego. No seks ma, mhm. ma na 3. E, I dowolny arminger, to, to jest istotne, że to się tyczy tylko armingerów, zyskuje pewną umiejętność. I tutaj mamy. I tutaj mamy uh, the virtue, uh, virtue of courage, the oath of justice, the folly of mercy, the knight, knight's faith, the warrior's hope, the wisdom of nobility. Które chcesz? Mm, wisdom of nobility. Wisdom of nobility. Uh, if the chtrink is inspiring, czyli na 3, plus, select one noble household armiger uh, within 20 inches of this mentor. Each time this armiger made a model is selected for the bowman ability, o czym wspomnę później, you can select one other. Uh, uh, arminger Kras that is within 6 inches of this model, both of these are uh, affected by the ability. Czyli generalnie jak rzucisz na, sw na swojego armingera, to inny arminger w 6 calach od niego zyskuje ten sam rozkaz, który zyskał tamten. Czyli to nie jest takie, takie straszne, ale też te wydawanie tych rozkazów chyba też jest na 12 cali, uh, więc um, niby ten zasięg twojego rozkazu się zwiększa do 18, no i czasami możesz mieć dość dużo najtów, żeby ten rozkaz wydać, bo te na ability to jest jakby dużo najtów, wydają rozkazy, mają najtów. Okay. O tym wspomnę na, na samym końcu, niestety, bo e, to jest mechanika, która nie jest obecna u, u chaosowych. Dlatego. Dobra. Ja sobie stawiłem na to. No faktycznie imperialnie współpracują ze sobą tak. moją hierarchię. Chaos jakby one for all, tak? Definitywnie. I o, weźmy sobie, sobie Witcher of College, jest najkrótszy, dlatego go wybrałem. engine w sześciu calach, sześćki wybuchają. Aha. Więc są, są spoko. Oczywiście każdy Arminger może być celem tylko jednego, jednej inspiracji, z tego co pamiętam. Większość mentorów ma tylko jeden cast. Kanis Rex ma chyba dwa, ale jest relikt, który zwiększa chyba kast na tym, że wchodzi na dwójce i daje ci dodatkowy kast. Więc no, no taka typowa książowa mechanika. I no. oczywiście po drugiej stronie mamy magię osnowy, mamy mamy, jak się nazywa ich, ich szkoła. Warpstorm Disciplines. E, więc znowu, jeden konkretny Knight dla ścisłości jest to Knight Abomination Przepraszam, Knight Abominant. E, ma keyword Psyker Zna moce psioniczne, kastuje każdą inną moc, moc psioniczną e, Mają swoją wartość, którą trzeba przebić I one są już różne, bo mam, i mamy, mamy Blessing'i I mamy Malediction, mamy też jakieś tam e, Witchfire Więc to już jest taka pełna wszechstronność. Tam były tylko premiowe Czy to do jednego, czy do drugiego, tutaj mamy już pełną Wszechstronność psioniki i mamy Wings of the War. Tak. Mamy Wings of the War, mamy Vortex Terror, mamy Storm. The Storm. Malevolent Mele pewnie. E Cyclonic Lamentation, Curse Kiting Hate, a to jest na wybuchowy i Spitzqual. Który chcesz? Drugi. Drugi. E Vortex Terrors. Malediction. E wchodzi na piątce. Jedna jednostka w 18 salach w e, ilu W 18. Okej. Okay. Lider Shippo jeden mniejszy. Zakaże, kiedy pierwsza zostanie wybrana do ataku, robi Dread Testa, o tym już wspominałem. E, jeśli jest e, zwalony, to e, obniża Weapon Skill i basic Skill o jeden. E, e, proszę, jeśli on, kiedy on strza, czyli to po, po twojej fazie psychicznej, znaczy fazie całej, po twojej turze będzie. Może jeden gorszego. E, takie se, choć z drugiej strony, jak to, bo to nie musi być infantry, jak to rzucisz na zemstę Właśnie. z piekła, który ma leadership cholernie niski, bo żałosne 7, 7 czy tam 8, czy jak mniejszy do 6, to dread test na pewno wejdzie na tych, że z dwóch mhm. kostkach szóstka. Co więcej, tak już leadership ma o jeden mniej, mniej bo na pewno byłeś, byłeś w pierwszym dumie, który zmniejsza leadershipa o kolejny jeden. Mhm. Fajnie. Więc, więc z tego co oglądałem u Ospexa, to nie jest najlepsza, ale moim zdaniem to może być, potencjalnie może być dobra. Wyobraź sobie, że wstawiasz tylko takiego jednego knighta przeciwko mnie, bo powiedzmy to jest ekwiwalent, no to ja mam tylko jedną broń pancerną dobrą, no to już jej nie mam. No to już faktycznie, to już bo, jej nie mam. Bo masz. nagle trafią na czwórkach. Mm. Jeszcze przy okazji pewnie jakąś inną, inne, inne kukumi zrobisz. E, fajny Wtedy jest chyba... Co? No, fajny jest ten kur e, skating hate, bo on po prostu na cel wbija mortale, a potem jeszcze w najbliższy, w najbliższy model. Faktycznie. Przyjemne, przyjemne. Tak, e, a na, nawet nie, bo przez to przez, co, przez co myślałem, że to jest najbliższa dowolna jednostka, to jest najbliższa wroga jednostka, to spoko. Ja po prostu w dwa cele wrzuca speed. I jeszcze jest jeden silny, który daje... On niestety jest tylko na psionika, nie możesz sobie wybrać innego knighta, ale daje film po na piątce. No, spoko w sumie. Więc, wie, więc, je, więc, jednak, więc jednak spoko jest. I chyba jeśli dobrze widzę, no właśnie, jeszcze i daje sobie aurę fill no dla małych, więc to jest taka właśnie taka moim zdaniem jedna z solidniejszych chyba mocy. Jakby to to jest Winds of the Warp. Yy, więc to mamy jeśli chodzi o przeciwstawienia i teraz spójrzmy na kolejną mechanikę, która się yy, na, nie nakłada jakby, ma swój odpowiednik po obu stronach. I po, po stronie imperialnej to będzie Exalted Court a po stronie chaosu to będzie dedykacja do boga chaosu. Więc Exalted Court, court to jest e, i oczywiście ta dedykacja, to jest typowa mechanika wydaj punkty, żeby ulepszyć model. E, I to jest, wygląda w ten sposób, że akurat w przypadku e, Imperium masz, chyba jest ich 10 i znowu jest 5 na e, Questor Imperialis, jest 5 na Questor, e, Questor Mechanicum. E, one nie zawsze są do siebie odpowiednie, bo zgaduj w stylu, że na przykład wiesz, z Questor e, Imperialis masz, że wrzuty jedynek na, trafie, na hita na mele, a po Questor e, e, Mechaniku masz wrzuty jedynek na trafienie dystansowe, a takim stylu takie, takie mogą być różnice. Też to nie jest oczywiście jeden do jednego, no ale są pewne różnice między na przykład weźmy Master of Justice a Princeps, który właśnie jeden jest Questor Imperialis, drugi jest Questor e, Mechanicus. E, no i też tradycyjnie wydajesz powera albo punkty żeby miał ten keyword, to musi być charakter, to jest istotne, i to musi być duży, duży knight oczywiście, to już nie może być Arminger. Mały. Tak, ten kurczak już nie może być no. niestety. I to są bardzo różne, pozwolisz, że przeczytam jeden uh -huh. konkretny, bo tak, po pierwsze, akurat na przykład czytam jakby co High Monarcha, po pierwsze on zawsze musi być wallordem. gdy zyskujesz honor Punkt honoru zyskuje, na 5 plus zyskuje. dodatkowy punkt honoru. To są jakby rzeczy, które y, daje bazowo, ale jego to właśnie ciekawszą umiejętnością jest to, że on ma, on ma aurę rozkazu, a nie, że wydaje rozkaz. Wszystkie po prostu w w od niego mają ten mają tą Bowman Ability. I to dużo część właśnie tych y, Exalted Chord działa w ten sposób, że tak, że ma jakąś, jakąś umiejętność, jakoś modyfikuje tę Bow's Ability. I ma jeszcze jedną bardzo fajną cechę, o której chcę powiedzieć teraz, czyli mechanikę Krucjaty. Generalnie, jeśli wykupisz sobie tego, e, exalted, e, ten Exalted Cord, to każdy z tych honoryfików ma swoją mechanikę krucjatową, To zwykle jest coś jednak bardzo fajnego i bardzo potężnego. Ja wątpię, że to działa w ten sposób, ale ja ci wysyłałem fragment tego, gdzie jest, ten, jest Master of the Forge, chyba tak się nazywa. Nie Master, tak też. Tak, Forge Master, przepraszam. Jego Crusade to jest mechanikusa. Jego Crusade Duty, czy jakaś ta premia. Chyba, że napisałem że, że to jednorazowo wchodzi, ale wątpię. No właśnie, nie ma nic napisane, że jednorazowo, nic nie ma. No właśnie, skupmy tego uh, Master of Forge, gdzie on jest. Uh, when this model is on Crusade Force, czyli nie musi być na stole, po prostu jest jest tak, jeśli do, dobrze rozumiem? jest w rozterze. wyraźnie. Uh, each time you use the Relict or Repair and Eccupy Requisition. It costs one fewer requisition point to use. Each time. Chcesz powiedzieć, że relikt, który kosztuje standardowo 1, kosztuje teraz 0? Chcesz powiedzieć, że mogę dać każdemu relikt? A no. się, się znudzi? No, myślę, że na knightach mnie to nie dziwi. Nie, 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 nie. Pamiętaj, jakby Crusade Force nie, nie musi być mono. Mogę mieć jednego knighta, którego jakiś sposób znaczy, wy, wiesz, wywiozłem do Forge Mastera. Szczerze? szczerze. Mnie to nie dziwi, bo chaos też coś, bo chaos mono, w sensie normalny chaos w się coś takiego ma. Tak, o Cóż? świetnie. No to jeszcze, to jeszcze nas czeka. Wie, ale nie, to jest tak, że musisz osiągnąć jakiś tam mhm. procent tych punktów wsadzonych. No jasne, no tam się. No wiem, tu też musisz, e, nie możesz wziąć tego egzotyku pewnie od razu, bo to musisz tam jakąś akwizycją zrobić. E, teraz chyba nie znajdę tak na szybko jaką. Musi być heroiczny albo legendarny. Żeby to jest coś. Tak, Czyli tak samo jak wszystkie inne te tytuły. No to heroiczny i legendarny to weź, tak? To jest już ten. To w tym momencie jakby. Mikołaj. No, aż, aż... Mikołaj, wiesz kto niedawno stał się heroiczny u mnie? Nie wiem, zemsta z piekła. Zemsta z piekła by już dawno była. Mina ma już heroiczny. Jakby mnie intryguje, jak dużo punktów doświadczenia mają twoi bohaterowie. Za mało. o tym, o tym kiedy ile jest Ile jest heroiczny? O tyle, jest? W 105? No nie, więc nie pamiętam. Wiesz, wiesz, co mogę ci powiedzieć dokładnie, ile, ile mina w tym, w tym momencie? Przypominam, ja zwykle robię Mark for Greatness. Zwyk, zwykle zdobywa przynajmniej. Zwyk, średnio zdobywa 8 doświadczenia. 35 ma w tym momencie. Jezu, żeby moje jakikolwiek oddział w ogóle miał tyle. No. By Był blisko nawet. <laughs> ale wiesz, ale ja premię mało robię, więc, wiesz co, I upgrade daje mi to, że mają dwa rozkazy. Jak... Heroiczny jest od 31. No, więc jak, jak już się postaram, żeby to miał. ale to inna sprawa. Więc, więc mówię, oni mają bardzo fajną tą mechanikę kurczatową. Myślę, że jakbyśmy grali u nas, to byśmy raczej robili, że na przykład, nie wiem, że tylko raz możesz tego użyć na bitwę. Na myślę, przykład? że raz, raz na bitwę darmowy. też myślę, no. tak. to, to jest najlepiej, to nie, że raz na bitwę masz za darmo. E, albo jakiś tam fabularne przynajmniej wytłumaczenie tego. No i no, oczywiście wiele, które właśnie tak mają fajne. Weźmy na przykład sobie Master of Justice, który daje na 4 plus dodatkową rekwizycję, e, jeśli, tylko jeśli się wygra, przepraszam. No i szczerze, jakby większość takich rekwizycji standardowych właśnie kosztuje, kosztuje zero. Nawet nie wiem, czy nie jest taka, że, ten, że ta rekwizycja, która zro, robi Ci Exalted court, court, kosztuje zero. Chyba jest taki jeden, chyba Princeps to robi. E, tak, dokładnie. <noise> no, tylko oczywiście muszą być heroiczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo fajna mechanika, bo ma właśnie odnośnie kurczetowy. to jest fajna mechanika na stole, bo jest właśnie że wiele rzeczy, które z tym działa. Jedyny minus to jest taki, że no to musi być charakter, czyli w teorii masz ich, taką zwykłą grę na 1500, masz ich dwóch prawdopodobnie. No. E, więc to oczywiście rzadko będzie wchodzić, no niestety, no ale z drugiej strony kto gra z na, na 1500 punktów. I teraz patrzymy na drugą stronę, czyli na dedykację do bogów chaosu. Ona jest niestety trochę nudniejsza, ale z drugiej strony też trochę ciekawsza. Favor of the Dark Gods się nazywa i tradycyjnie kosztuje power, kosztuje punkty. Każdy z bogów ma trzy. 3... O, czekaj, widzisz? Hmm? Poprawię się. Tam jest napisane, że jak jesteś, jak masz ten bonus, co nie? Hmm. To że po każdej bitwie możesz jednorazowo użyć za darmo. Oh. I jakby każdy z tych trzech, wiesz, tabelek bonusów, jakby polega na tym, że masz tam, żeby tylko skrócić, żeby ci powiedzieć, żeby się mm. co, o czym gadaliśmy, masz, że je, po prostu te strategie, te requisition jest za darmo, dużo, mm -hmm. różnych. I masz jeszcze jakąś tam mechanikę. Mm -hmm. To nie? Jasne. Do tego. Tak, teraz napisane wprost, że po bitwie. Tak. Po bitwie no. you can select one of no. the following. No tutaj też by and by Prawdopodobnie, no. że na przykład, że zawsze możesz tylko jeden, to no coś byśmy kombinowali z tym. Bo to faktycznie z jednej strony trochę silne, a z drugiej strony, no jasne, no to musi być heroik, to musiał stoczyć te pięć bite co najmniej. No i wiesz, i też tylko na charakterach możesz no, dawać dokładnie. relikty, więc jakby ile reliktów faktycznie wsadzisz, no tak? E, po i... jednym na każdy, to do tego momentu myślę, że każdy już ma ten relikt, tak. który powinien mieć. E, po drugiej stronie mamy Favor of the Dark Gods, dedykację do bogów chaosu. Każdy z Bogów chaosu ma po trzy. Jak wie, czyli, Powiedz że, mi, czyli to daje nam 15 umiejętności konurku. oczywiście. Bo hałas niepodzielny? Jakby co? To ma nurgu. Jak sobie <grywa> już spokojnie, już spokojnie. Tutaj już możemy dać tym też tym mniejszym. I to jest tak, że każda wielkość ma różny koszt. Najmniejszy kosztuje 20 powera, większy 4, znaczy powiedz tak przykładowo, właśnie pulse Carapace. 20, 40, 60 Power, e, punktów kosztuje. I jeszcze tu wchodzi pewna mechanika, bo wszystkie te rzeczy dają zwykle, po pierwsze dają keyworda do strategemów, to jest istotne. Po drugie dają jakąś umiejętność taką zwykłą, powiedzmy. I potem jeszcze dają e, podczas gry, naliczasz sobie m, tam, Favor Tally, tak to nazywa offering. Of, offering Tally to się nazywa dokładnie. Offering Tally, to jest tak, że po prostu każdy wundt, który ściągniesz, licziesz się, licz się jako jeden, nabijasz, znowu w zależności od rozmiaru: 5, 10 albo 15 na największym. E, jeśli przekroczysz, to zyskujesz lepszą umiejętność. I tak, skoro chcesz nurglowe, to ci, ci przeczytam wszystkie nurglowe, i potem ci jeszcze pokażę jednego. Więc tak, mamy Putrid calapace. Putrid Carapace. Uh, Putrid, Carapace. Wszystkie damage. Demedże... E, bardzo słabe. Jak ma damage jeden, jeden, to masz save o jeden większego. Kto strzela z damageem jeden w night'a. No właśnie. E, ulepszona umiejętność to jest toughness o jeden większy. To już jest fajniejsze, bo to daje ci 9. No, dziewięć to już jest? No, dokładnie. Rzeczywiście tak myślę o dużych. Blessing of a thousand Poxes, To jest kolejna Orglowa. E, szóstka auto munduje. No to drugie najlepsze. A, to przepraszam. Się, w pysa. mele to jest mele, a ulepszona daje ten. Ulepszona wersja daje e, również w rężu. E, a ten. E, ostatnia druga to jest Aura, aura of Corruption. E, daje Aurę na 6 cali. E, minus jeden. Ten. 6 cali, siła mniejsza jeden. I. A to, to są najlepsze i, ulepszo, ulepszo, i, I ulepszona daje ten. E, daje. Eee, ta jeszcze zmniejsza. Wrogów w boku. No to ogólnie chyba ta druga z tym Tafnesem No to. to, A, to ostatnie za urami to jest takie, jak fakt masz pod mele nurglowego Knight'a, to faktycznie też się... No Dobra. nic cię już na pewno w mele nie sklepie, tak? Jak Dobra. masz minus jeden do siły, wszystko wokół. Tak. No Szczególnie, tak. że raczej mele jest trochę słabością nightów mi się wydaje bardziej niż strzelanie. Bo nie mają ja wolf na to. No i jakby wiesz, no nie dość, że nie mają im to jeszcze, no z reguły jakby bicie jest mocniejsze niż strzelanie w Warhammerze. Znaczy, u kogo jak u kogo oczywiście, nie u gwarty. No, a mówię z reguły. Jasne, jasne, jasne. Ja mi jeszcze jeden jeden, chcę przeczytać, to się nazywa Blessing of the Dark Master, brzmi znajomo, jego normalna umiejętność to jest, że nie można, nie można przyrzutów przeciwko twojemu knightowi stosować, a jego ulepszona umiejętność to jest, że trafienie na trzy lub mniej zawsze jest failem. Spoko. Więc ciekawe, skąd, ciekawe kto, kto patrzy łaskawie w ten takiego Nata. Ciekawe, cie ciekawe, ciekawe, ciekawe. I teraz zobaczę, czy gdzieś mogę to na szybko sprawdzić, e, ale chyba nie. Wiesz co, bo chyba właśnie, wiesz co, bo wciąż opłaca się brać nurglowego, bo właśnie chyba nurgl ma ten strategem. A właśnie, ma stratagem, że ten, że jesteś ćwiczony jako w pełnym, w ten maksymalnym brakiecie to jest tylko nurglowe. No i w sumie, w sumie to to już jest takie, takie mocne. No właśnie nie ma. Zajmieś zajmij się tą filmą, pamiętasz, chyba skądś wytrasnąć dodatkowy. No bo za psoniką. A. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że oczywiście Knight, który ma psionikę, może być dedykowany Kornowi, Tylko wtedy traci psionikę. Głupie. A, no dobra. To tak I zyskuje nie głupie, dodatkowy tak atak tak z ten. I weapon skilla musi zwiększyć też jeden. No to w sumie... Może być. Więc spoko, to tam jakoś jakoś to tam jest wyrównane. jest co to jest? Dobra. I na tym gene, generalnie kończymy, bo tak, została nam jeszcze jedna mechanika e, właśnie imperialna, która nie ma, nie znalazłem odpowiednika u chaosu w żaden sposób, czyli właśnie te Boltzman Ability. E, generalnie każdy z knightów E, dużych Knight'ów oczywiście Ma swoją własną, dedykowaną W każdym razie pewne Knight'y mają właśnie e, Boatsman Ability, który w Command Phase wyznacza Jednego Armingera w 12 calach i coś tam robi Zdaje mi się, że właśnie są, że jeden zwiększa Ballistic Skill Jak na Knight, knight crusade, Crusaderze Jeden zwiększa Weapon Skill'a i tak dalej, i tak dalej Jest po prostu jakby Jednego raz zwiększasz, jak tam masz jakieś umiejętności na przykład wszystkich wokół. Jak masz inne umiejętności na przykład kogoś daleko, jak już było wspomniane. Ale dodatkowo, no. jeśli jeszcze e, aktualnie jesteś snotliwy, to nie dość, że masz ten Bowman ability, to jeszcze poprawię, żeby. sprawdzę, żeby ć, mieć pewność, ale chyba teraz tak na, na szybko nie znajdę. To... E, o! E, to wszystkie Armingery, które są pod wpływem e, jakiegoś, e, jakiegoś Boatsman Ability, mają jeszcze redukcję bar jeden. Okay. Czyli, okay, okay. tak jak powiedziałem, jeszcze bardziej właśnie premiują to właśnie jakąś tam synergię, ogarniać tego wszystkiego, żeby to wszystko miało ręce, ręce nogi, działa jako drużyna. A Nighty Chaosu chcą tylko zabijać. Tylko. Co oczywiście robią... E, w bardzo, w bardzo dobry, w dobrym stylu, w bardzo dobrym sposobie. I teraz tak, znowu, niestety, o, 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 Tylko znowu trochę jeszcze dopowiem o imperialnych. E, wyszły dwa suplementy do Knightów Imperialnych. W sumie, przepraszam, wyszło półtorej suplementu do Knightów Imperialnych. Z jakiegoś powodu Knighty Imperialne w swoim kodeksie mają Army of Renown. Okej. Okay. Co chaos nie ma. Ten, ta Army of nazywa się Freeblade Lens. Ona zdaje mi się, że to musi, musi składać znaczy, musi na pewno się składać z samych Freeblade'ów. Nie pamiętam, czy tam jeszcze jest jakaś dodatkowa restrykcja. No ale poza tym klasycznym, że tam zyskują, zyskują e, dostęp do reliktu swojego, zyskują straty To już tam kilka ciekawych rzeczy zyskują. A. Zyskują jakby połowę każdej tej premii. E, z tych e, Questor Imperialis albo Questor e, Mechanicum. Bo zyskują e, naprawę i zyskują karę do Adwansów i charge'a. Jakiekolwiek. I tak samo jeszcze Freeblady, które normalnie nie mogą być tymi Exalted Court. Jeden z twoich Freeblade'ów będzie mógł być awansowany do, do tego Exalted Court. Bo normalnie oczywiście tego nie mogą. No i tam oczywiście kilka, kilka innych rzeczy jeszcze, jeszcze wchodzi, tam oczywiście chyba obseka zyskują, chyba charakterów możesz łatw, łatwiej na, jakby zrobić tego, chyba, chyba każdy z nich jest charakterem, coś w tym stylu. W, w każdym razie, to jest pewna opcja to jest pewne ulepszenie, jeśli jakby nie chcesz być domem, tak teraz w jeśli nie chcesz być domem rycerskim, to możesz być domem bezrycerskim. Domem bezrycerskim, okej. Okay. Tak to w sumie trochę należy traktować. No i tak jak powiedziałem, niestety w kodeksie Chaos Nightów czegoś takiego w ogóle nie ma. Ale na tym nie, nie kończy się promocja Games Workshop w cudzysłowie tych dobrych. Choć teraz aż bardziej bez słowa. E, mamy jeszcze suplement. Tak sprawdzam sobie, gdzie to wyszło. To wyszło z Warzone Karadom. Akt pierwszy, Book of Rust, jakby co. E, kodeks to jest do House Raven. E, to jest jeden z powodów, dla którego moim zdaniem oni są bardziej promowani, bo zamiast mieć jednego Warlord mają cztery, zamiast mieć jednego reliktu, mają dwa, zamiast mieć jednego staty. A przepraszam, reliktów to mają więcej, reliktów to mają trzy, cztery, ale to mają pięć do wyboru zamiast jednego. Jest. No, oczywiście kilka to, dostęp... to faktycznie jest ten główny, jest to, jest ten główny. Tak, no i mają dostęp to jeszcze do dużej grupy swoich własnych statyrzałów. E, I chyba na tym kończymy. to wszystko. Oczywiście są, są jeszcze stateczemy, są jeszcze relikty, o których nie mówiliśmy. Jest kucjata, którą zajmiemy się e, właśnie, w, gdy mówimy wszystkie. Jest spoko, żadna jakaś tak mnie nie przyciągnęła mojej uwagi. Ta chaosowa trochę bardziej, ale musiałbym się oczywiście wczytać. Co tam jeszcze. Oczywiście, a przepraszam, jeszcze, jeszcze jedna rzecz. E, bardzo szybki luk na ogólne statystyki, powiedzmy, tych knightów. Mamy Armin Jerry, one mają 12, kosztują 155. Punktów 8 Power'a Tafnes mają zwykle 7, Wundów 12, Serie na 3, inwy na czwórkach przypomnę. Eee, to akurat nie jest ten, którego chciałem, bo chciałem pokazać z tą, z tą lancą eee, meltową dokładnie: Stermal Ster Spear, który ma zasięg 30, zbroją typu Heavy 2, siła 9, AP-4, damage D6. Oczywiście jak z plus melta, plus 2,5 połowa zasięgu. Więc niebezpieczne skubaństwo. No, bo to wbija 12-14 mundów w powiatrzem się, jakbyś to przetrafi. No i oczywiście trafia na trójkę, więc bardzo dobre. Mówię, niebezpieczne jest e... Chcę pokazać jedną broń, która mi się trochę nie podoba. To jest Thundercoil Harpoon. To jest na tych największych knightach. Ona ma zasięg 18 cali. Jest broją typu Heavy 1. Ma siłę 16, więc knighta na dwójce. Po to właśnie tam, tam, po to tam te hałasy mają, czy kto to miał. Um, AP minus 6 więc straszne, byłoby smutno, gdyby nie można było grać przeciwko imwów, co nie? No byłoby, byłoby smutno. smutno. Spokojnie, można. Okej, okay, jakby trochę mnie to jakby wierzyłem, wierzyłem przez <grym> chwilę, <grym> że nie można już. Nie, nie, spokojnie, tak o, o, oni przed tałą wyszli, to tało zaczęło się te anulowanie imwów, tak jak najwięcej. Um, jeśli... Wiesz co jest najlepsze? Uh -huh. Wiesz co, się śmieją z tym, że jakby zatoczyliśmy cały krąg, że jakby już jesteśmy na etapie też, że jakby już są też inwy, których nie da się modyfikować, więc jakby no zatoczyliśmy cały krąg. No wiem, wiem. E, Ma, ma też dodatkową umiejętność, że jeśli to jest monster bo pojazd, a przepraszam, obrażeń 10 zdaje. więc boli. Więc boli. No, boli. Jezu. Um, boli. I przeciwko, pojazdom mi, mi potworom plus, plus jeden do ten, do, do trafienia. I teraz mi powiedz. Each time an attack made with this weapon is allocated to a model. Co to, to znaczy? Teraz raz, jeszcze raz, przepraszam. Each time by... an attack made with hey. this weapon is allocated to a model. No, kiedy rzucisz. Trafisz i zaczynasz. Według mnie wiesz, to... rozwiązywać. Dobra, bo spoko. Bo przez chwilę się martwiłem, że po prostu jak powiem, że strzelam z tego w to. Nie, no według mnie musisz trafić. Traf muszę trafić, żeby tak? Okienić. To. No według mnie tak. To bardzo dobrze, bo on trafia tylko na trójkach. Wbija trzy mortale. No, fajnie, fajnie. Czyli trzy, potencjalnie 13 obrażeń. No i tak na pewno wiecie. Jedyne co latuje, to jest właśnie spoko, to, to jest mały zasięg. 18 sali. Jasne, duży Knight ma te 8 ruchu i tą cholerną wilgachną podstawkę i jeszcze ma cholerne 28 wundów, więc zanim go zabije, to on może dotrzeć, no ale przynajmniej przynajmniej te 18 sali. To przynajmniej nie jest przez cały stół jak cholerny Hammerhead. Który, hmm. wbije, który wbija większe obrażenia. Potencjalnie. Bo on chyba Piekawie, wbija chyba 2k6 plus coś tam? A nie, chyba 6k6 plus coś plus... E, Pewną liczbę mortali. Prawie zawsze. E, no i e, teraz chcę jeszcze znaleźć tego swojego ostatniego, bo tego potrzebuję. O! Potrzebuję tego. Jeszcze skończymy na najciekawsze. Ale oczywiście po stronie chaosowej one są mniej więcej jeden do jednego. bronie mają trochę inną nazwę. Istnieje kilka broni, których nie ma po stronie lojalistów, tak jak te. Ten taki nie bicz, tylko te macki takie mechaniczne. Jest tam chyba jakaś taka specjalna grawitowa broń, albo jakaś wolka, Jakaś broń w chaosie jest taka, której nie ma po stronie leistycznych, to zwykle w tą stronę idzie. No to mniej więcej, mniej więcej, się, mniej więcej się pokrywają. E, chcę jeszcze spojrzeć na jedną konkretną broń. E, ona się nazywa Vulcan Lance. To co prawda nie jest e, broń, którą ja znam, bo ma odrobinkę inną nazwę, ale w teorii to jest. Broń, która jest zamocowana na Shadow Swordzie Więc e, myślę, że po tym możemy zobaczyć mniej jak to będzie wyglądać Choć trochę jest słabsza, jest słabsze niż moja aktualna, więc Vulcan Lance w tym momencie, czyli na nowym najcie, ma zasięg 80 Jest to broń heavy D3, siła 16, znowu, dwa większa niż 8, więc się jednak przyda e, AP P-5, obrażenia D6 plus 8 więc nie takie straszne, bo tylko 14, i to muszę wrzucić dobrze, ale jednak. No i oczywiście blast, bo wiadomo, ta broń potrzebuje blasta, bo na pewno będę strzelał w tym piechotę. Czy dyskusyjne, czy nie takie straszne. Nie, no, znaczy, no, no tak, no, to jest, ale to jest to jest broń, która jest we flafie właśnie do zabijania tytanów. Więc. A, no, a wiem. G który I in wybrać możesz długi. na to. Giga długi. Wiem, no to in wy. to ci za. To jest, jak ci wejdzie inw taki strzał, to ci się smutno robi zawsze. No, za każdym razem jak to mi się robi smutno. Więc dziwiście, żeś mógł sobie porównać. I teraz przytoczę broń, która się nazywa Vulcano Cannon, która, jeśli dobrze kojarzę, we flafie, to jest mniej więcej ta sama broń. Na pewno soczewki są te same. I to jest, i to jest oczywiście broń szaro To jest zasięg 120 cali, więc trochę większy. Heavy 3D3, D3, czyli niby większy. Mhm. Siła 16, AP-5, obrażenia 2K6, 2K6. Prawdopodobnie, e, BendLate będzie miał trochę podobną zasadę, jak e, Lemon Razy w tym momencie może. Że właśnie, że na przykład jak się nie ruszy, e, albo połowę, to strzela dwa razy z swojego głównego działa. Może tak to zrobią. Myślę, ja, że jak się nie ruszy, bo po, połowaru. Ja myślę, jakby ja nie wiem, co ci zrobią, ale ja myślę, że hmm. Bendlade akurat będzie chyba, że jak tak. się nie ruszy. Jedynie. Ja myślę, że jakby te, dru, ta druga część statystyk, czyli 16-5 d6 plus 8 zostanie na Volcano Canon. Coś z tym heavy, z liczbą tych heavy moim zdaniem zwiększą na pewno. No bo jakby już teraz mam więcej. Już teraz mam 3D3, a nie po prostu D3. Więc na pewno się rozmienić. Tam jeszcze jest taka zasada. Oczywiście to ma Blasta, jakby co? Nawet mój Vulcan kanon I tam jeszcze ma przeciwko tytanicznym celom, ma Wundrola lepszego. To też myślę, że zostanie. Ale mam nadzieję, że. No, przynajmniej wiem, że prawdopodobnie trafiać. obrażenia będą solidne. No myślę, że te 16 minus 5 D6 plus 8 zostanie takie samo. Bo to jest. To jest nawet lepsze niż aktualne obrażenia. Bo to ja maksymalnie 12. To muszę rzucić dwie szóstki, a tutaj mam minimal, minimalnie 2 A tutaj mam minimalnie 9, maksymalnie 14. Więc jasne, więc wygląda, wygląda całkiem, całkiem klawo. Bardzo, bardzo czekam no. na kodeks. No. Szczerze to, ja też. I to myślę, że tyle. Jeśli chodzi o najty, chyba że mam jakieś pytania. Jeśli widzę jakieś pytania, to oczywiście odpo odpowiem. Postaram się, no kiedy tam tylko to, to się wgra, oczywiście. Mhm. Czyli najprawdopodobniej za jakiś czas tak no, kiedyś? wiem w poniedziałek będzie. Generalnie kodeks nightów mi się podobają. Trochę ten harpon mi się nie podoba. Moim zdaniem są zbalansowane, Z tego co wiem, meta zweryfikowała i nighty są dość wysoko w mecie, jak się tak kojarzę. Nie wiem, czy nie są w pierwszym tierze, ale prawie na pewno są w drugim. A sprawdzałem to ostatnio, nawet ci powiem teraz. No jakbyś mógł sprawdzić, bo właśnie w, wiem, że wysłałeś mi link, więc pewnie masz kogoś tam na powierzchni. Jakbyś sprawdził, jak, jak aktu po Nephilimie... Tak, jaki jak, jak jest aktualny tier list. Tak, po jak to wygląda. E, wydaje mi się być całkiem spoko, trochę brak inwów w mele, myślę, że im przeszkadza, ale są so no, wiem, nie, nie, teraz... wiem, że nie wymieniłem, ale są sposoby, żeby tej nie wyzyskać. Zdaje mi się, że po obu stronach jest warlord Trade, po stronie chaosu masz ten e, psioniker, że masz film, no pain, to nie jest to samo, ale zawsze. W drugim. drugim tierze są. No, czyli, no, czyli, czyli sobie dobrze robią. Dobrze. Dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Tak, czyli są, czyli są do końca takie tam, gdzie powinny być. No, moim zdaniem wszystkie mhm. armie, które są w pierwszym tierze, są popsute. No, szczerze, według mnie trochę też, bo co jest teraz w pierwszym tierze? Karlekini, siostry. E, siostry Karlekini, Nekroni, Tyranidzi, Wotani. Tak, no, Wotanów wcześniej naliczymy. No, czyli... Tyranidzi już dostali nerfy dwa razy, więc. Więc szczerze nie mam pojęcia, jak się tam odczułem, ale nie Mówię, kotek są spoko, są wszechstronne, możesz robić wiele rzeczy, możesz faktycznie grać tą armią na wiele sposobów. Jasne, dużo ludzi narzekało, że no, przydałaby się jakaś piechota dla nich, przydałaby się tam te siły takie naziemne, jakieś tam w służbie rycerzy. Ale szczerze, to byłyby fajne modele, to byłaby fajna no armia psuło. wtedy, ale to byłoby za mocne wtedy. No, bo to masz wszystko, tak? I w teorii no, dalej mieszać. masz możliwość czegoś takiego zrobienia. No bo możesz to zrobić zupę, tak? Co prawda... No, nie, nie możesz. Jak wiem, że to robienie zupy to... się mało opłaca? Czy już w ogóle nie? No można nie, zrobić taką zupę. Możesz, ale tracisz ten, tracisz ee, domy Więc tracisz mechanikę. I tak samo tę, te, hmm. przysię sorry, przysięgę tracisz. I the Więc jasne, może no to... to, co bym chciał, to właśnie możliwość do na przykład jednego, dwóch oddziałów takiej podstawowej piechoty, a tu mówię o podstawowej piechocie. Tu mówię o gwardzistach, tu mówię o kultystach. Aha. I nic więcej. I naprawdę ograniczenie liczbowe, ograniczenie właśnie możliwości, więc na ciężkiej broni na, tych, na tej gwardii nie byś nie mógł wziąć. Tylko dosłownie karabin, pancerz, sobie na czwórkach na, takich TPS-ów, nawet zgodzimy się na TPS-ów. Ale tylko hotshoty. żadne wolejgany a nie praca. I po stronie kultystów, nie wiem, jest się tam trochę właśnie, no. Kultyści, albo ci zbutowani, kultyści na pierwszym stopniu. Mhm. Nie wiem czy na przykład, czy akurat, nie wiem czy Imperium akurat nie może czasem tych void dołożyć. Oni chyba nie bo oni chyba mogą mieć mogą mieć agentów Imperium teraz. No to widzisz jakby mamy piechotę. Tak, no więc jakby tego faktycznie brakuje, żeby to było ładną ładną armią taką kompletną, ale na stole są moim zdaniem są już ok. No i oczywiście w kurcjacie bardzo fajnie działają, bo możesz sobie w, w, możesz tego włożyć, możesz tam jednego naj jakby kurcjatę czegoś z knightem, bardzo fajnie wygląda, bardzo dobrze się łączy, to jest to, co mówię, że to bardzo fajnie zrobili, to jest moim zdaniem bardzo fajne, że możesz tego knighta sobie włożyć do dowolnej armii, bo podczas gdy dowolna armia do knightów psuje wiele, to dowolny knight, znaczy knight do dowolnej armii naprawia wszystkie wady armii, zwykle. No, to prawda akurat. Bo wtedy ja nie muszę brać wtedy Baneblade'a, który nie ma inv'ów. Ja nie muszę brać masy e, tank komanderów, którzy nie mają niczego. Nie dawane, no nie mają inv'ów, ale mają przynajmniej w Termor w Contempt. Ja mam wtedy dużego Knighta, który robi dokładnie to co oni: tylko ma inv'y, ma takiego sam tak samo dobrego save'a, tak samo dobry toughness, e, ma trochę więcej wundów i potem mas piechota tak Jasne, nie ma synergii tak jak tank commander, no ale jest. Ty, ty, ty masz dedykowany wtedy platformę przeciwko ciężkiej broni. Bo tego. ty masz dostęp do ciężkiej Nie, ty masz do broń. Ale masz no, taką wytrzymałą ciężką broń. No bo dewastatorów jednak łatwo ściągnąć, ale też oni łatwo ściągają. Znaczy, no wiesz, czy oni dużo ściągają. Też jest dyskusyjne, mhm. bym powiedział, ale. No. Moim zdaniem dużo łąga. Tam wychodzi ściąganie. Nie, no jasne, jasne, Co tam jeszcze? No i oczywiście po stronie chaosu. Oni mają jeszcze mniej, mniejszą wszechstronność, więc tym bardziej tego najta moim zdaniem najfajniej wygląda. I w teorii możesz wydać do Armii Demonów. Nie potrzebujesz, bo demony teraz mocne, ale, ale morsz. Ale? Choć nie, bo demony nie mają strzału. No to. Najtwiejsze do demonów, spoko. No bo uzupełnia ten brak. Dokładnie, takie ja? mocne, mocne strzelanie i gotowe. Naprawdę, widziałem właśnie o Aspecta, że te flamery z Incha są ponoć straszne. Więc nie hmm. wiem, czy nie mają takiego dobrego strzelania. No. no. Bardzo dziękujemy za uwagę. Drodzy widzowie, mam nadzieję, że wam przeszkodziła ta forma taka em, poza głównym nurtem, ale mówię, dzięki temu nadrobimy te braki, które się od, odłożyły, mam nadzieję, to zwolni podcast na dużo ciekawszych rzeczy, na dużo ciekawszych dyskusji, nad faktycznie takimi dyskutowalnymi tematami. Bo poza tym ostatnim fragmentem, to myślę, że tutaj dużo, no to czytaliśmy wiki. No i, i sobie gadaliśmy tylko trochę. Tak, w no, trochę bardziej nie, jakiś... sposób. No. No. Bardzo dziękujemy. Był razem. Żegnamy i zapraszamy ponownie.